polskiego akcentu. Polski halloweenowy akcencik to? Candy Hunters. Dajesz. Bardzo polski. Dajesz. Bardzo polski tytuł. Candy Hunters. Mamy ekipę dzieciaków, które zbierają cukierki w czterech różnych budynkach. Tak na dobrą sprawę zbieramy takie... Układamy najpierw sobie z kafelku w miasto na bazie kart, które mamy na planie 3x3, gdzie mamy powiedzmy kształt i kolory, które musimy ustawić. I żeby zapunktować, musimy też mieć dziecko w danym kafelku, nie? Tak, żeby to był ten słodycz. Tak. Ale... Mamy duchy. Duchy, które przesuwają nas, duchy przesuwają. Spoko, taka raczej prosta gierka. Usiedliśmy sobie z Wojtkiem, zagraliśmy. Przyjemnie było, tak. Przegrałem. Przywieźliśmy do domu, zagraliśmy z dziećmi też i Uli się podobało, Ani się podobało. Tak, bo ładna szata graficzna. Tak, coś wygląda takiego... fajnie. Poznański autor. Tak, jeden współautor. Nie? To jest współautor chyba. Tak, tam jest no, fajna mechanika, właśnie to sobie układamy dane wzory na tym. Musimy duchami przepychać swoje dzieciaki. Kafelki, które właśnie to będziemy, gdzie będą nasze dzieciaki, to są jako cukierki w danych kolorach. Znaczy to pół biedy, bo gorzej, że jak zaliczymy zadania, będzie tam stał przeciwnik, no to on dostanie tak, kafelek, dostanie nie? Kartę, jak będzie stał duch, to będziemy mieli minusowe punkty. Tak, więc może się okazać, że w swoim ruchu tak naprawdę wyjdziemy na zero przez ducha, a jeszcze damy jeszcze na przykład damy... punkty o. przeciwnikowi. Okay. Także niby mała, niby prosta, jest tam całkiem sporo, mimo wszystko, kombinacji. Dla mnie spoko. Tak. Gdyby pewnie na pewno była już na SM, to by dużo ludzi z nią wyszło. Aha, bo tak mówimy, była, nie była, bo na SM to był prototyp, no i dostaliśmy prototyp do testowania, chociaż to, że jest prototyp... Bardzo zaawansowany. Bardzo zaawansowany, to już wygląda po prostu jak gotowy, jak kupić, gotowy niestety, tytuł. Niestety jeszcze tak. Nie było. Nie wiem, kiedy będziecie oglądali ten filmik, pewnie już rozpocznie się. Sprzedaż, w Halloween mają ogłosić termin. Ogłosić termin. No to gdzieś tam w okolicach Halloween patrzcie, bo będą ogłaszać termin. 2 dni. Tak, a Smart Flamingo. 3. Szybko robi, szybko dostarcza. Także będzie pan zadowolony. Dobrze. To coś dla Wojtka, bo on lubi dedukcję, czyli? Tak, to właśnie. Zapomniałem, jak to miało tytuł. A o czym jest? Bo nie wiem, czy ty wiesz, czy ja wiem, że... Tak, o tym, że ognistą herbatę w się wypiło. Ostro. Almost Innocent. O właśnie. Prawie innocent. Niewinny. Tak, jest to kooperacyjna gra dedukcyjna, w której musimy znaleźć, kto popełnił przestępstwo. Coś takiego. W stylu takiego troszkę Cluedo, czyli szukamy to, czego nikt nie ma. Nie, przepraszam, pomyliłem. To... Wytniemy. Czego? To musimy znaleźć to, co ma nasz sąsiad z prawej strony. Tak. Dokładnie tak. Strony. Musimy odgadnąć. Co. Tak, ale jest taki motyw, że zadajemy pytanie i w takim też stylu 4x4 no, o kolumnę albo wiersz i możemy zapytać albo o kolor, albo o ilość. Liczbę. No. Ilość jakby... Kolor wskazówki albo liczbę tak, danych. Bo jakby tak. Każdy ma u siebie podejrzanego, narzędzie zbrodni, miejsce, gdzie zbrodnia była popełniona i tak dalej, nie? Mi się udało. Zgadnąć. Mi też się udało. Dobra, im się udało, im się nie udało. Ja dopowiem, że co ważne, że to, że pytamy gracza po prawej stronie, to on odpowiada na głos. Więc my mamy zgadnąć to, co ten nasz gracz po prawej stronie, jakie przedmioty ma, gdzie on to ma na tej siatce, ale w tym momencie wszyscy gracze słyszą odpowiedź, więc już mogą sobie też to odnotować i na bazie tego ułatwić sobie zgadywanie swojego gracza po prawej. No i żeby nie było tak kolorowo, no to mamy tam w zależności od poziomu trudności ileś takich pytań, no po których już po prostu przechodzimy do sedna, gdzie musimy odpowiadać. I też w zależności od poziomu trudności, bo maksymalnie dwa razy możemy jakby pomylić się. Przecież jak ktoś się pomyli, no to też już wszyscy jeszcze sobie to są takie jakby ostatnie wskazówki, też jeszcze sobie mogą odznaczyć, upewnić się o co chodzi. No i wykonanie tej gry. Nie dosyć, że graficznie wygląda super, to każdy ma taką zasłonkę, taki wielki zamek. No jest
pełno jakichś tam komponentów w tej wersji już tam deluksowej, drewniane tam jakieś te lubki do wskazywania, jakaś tam akrylowa królowa, no i co ciekawe, map czy tych rozłożeń tej szachownicy mamy ileś tam. Bo tak naprawdę, tam jest cała jakby historia, to jest taka kampania, którą możemy sobie... Jest kampania? Jest kampania. Tak, którą możemy sobie przejść, zaliczyć. Możemy też oczywiście grać sobie pojedynczo gierki. No powiem wam, że jak już nam prezentowali tę grę, no powtórzę się, dedukcję za bardzo nie umiem, nie lubię. Dostaliśmy ostro po tyłku, ale bawiłem się całkiem fajnie, także dla mnie taka gierka z dedukcyjnych to no tak. Tak? Tak, tak. Radar grał. Grał, ale był obrażony. Wojtka? Nie, spoko. Chyba ja też nie jestem jakimś fanem dedukcji, nie? Trzeba zaznaczyć niestety, że... Dedukcja nie jest też twoim. Dobra. Nie konikujemy. No dobrze, to żeśmy posłodzili, to teraz ta łyczka tego tam... Dzieciów? Dzieciów. Dobra, czyli wyścigi. A. Jakie graliście słabe wyścigi na SN? Szybko, BMX, ale... Flamme Rouge, czyli wielka pętla grała wydana w Polsce, tym razem w wersji dla najmłodszych, w wersji BMX i... No dla najmłodszych to będzie całkiem fajny tytuł. Tak jak duży tytuł, jestem wielkim fanem, mam chyba wszystko co wyszło do tego. Łącznie z rowerem. Z rowerem. Jeszcze w pudełku. Ania mówiła kiedyś, życzę ci, żebyś zagrał kiedyś na 6 graczy. Jeszcze nie zagrałem. A Grand Tour? To trzeba zagrać. Grand Tour to będzie. No, trzeba zagrać. Tak. I na tutaj telegram. Widziałem też jakieś, powiedzmy, gdzieś na Instagramie kilka zdjęć. Mówię, kurde, może będzie fajne. No, zagraliśmy i... Myślę, że zagrałem też. Nawet bym tego chyba Uli nie wcisnął, wiesz? Czemu? Nie wiem, to już bym wolał chyba zagrać w ten duży. Za prosto. Tak, bo my tak duży graliśmy w wakacje tam i ogarniali też i fajnie właśnie były emocje. A tutaj niestety jest takie... Tu jest taka mała, niby jest z czterech takich kafli plansza, ale składasz i z drugiej strony praktycznie... Znaczy ma być trochę trudniej, ale te trochę trudniej... Inaczej, w podstawową wersję... Tak, w podstawową wersję zagraliśmy na trudniejszą. Chyba, że to ma być, nie wiem, dla czterolatków. No, nie wiem. I powiedzmy w tym oryginale ruch... Programowaliśmy kartami, a tutaj mieliśmy żetony. Nie? To wyciągaliśmy, bo ja tak, nie wiem. I kostka jakiś tam, wiesz... No bo ma być dla najmłodszych, no wyciągasz tam, decydujesz, zagrywasz, rzucasz kostką, czy tam opór wiatru tam masz, czy nie masz, czy przejdziesz kawałek dalej, czy nie, czy dogonisz innych graczy, czy nie. Jakby to wszystko rozumiem, no bo to ma być dla najmłodszych, ale... Ale właśnie jakich te... najmłodszych? No właśnie, bo nie? To jest aż tak uproszczone, że w tym wyścigu no totalnie nic się nie dzieje, no coś tam zagrywamy, kulamy kostką, ruszamy się, zagrywamy, kulamy, no kurczę, pędzące żółwie to tak, w porównaniu do tego to jest taka gra. Graficznie też już lepsze chyba było, no szkoda, że nie połączyli tego, nie zrobili grafiki z tamtej dużej wersji. No bo ta duża wersja była taka stylizowana tam na międzywojenne czasy, nie? To nie wiadomo też. Wolą jakieś standy rowerzystów, a nie tam te drewniane. No ja jestem mega jakby zawiedziony, bo jak usłyszałem, że to się pojawi, ja wielkim pętli fanem też, wielkiej pętli wielkim jestem. I co? I byłem mega napalony na to, że kurczę, BMX, tam jakieś graficzka jest, że oni tam wyskakują na tej górce. Myślę, ale wypas, te dzieciakami. Jedna górka jest na końcu. No, jest i otwieramy kartonik i tak. Taka pustka, nie? No i byłem tak mega do tego nastawiony, że kurczę, ale będzie fajnie, takie proste dla dzieciaków, BMX, jakieś górki, wyskoki po tym błotku, ale będzie super. A wyszedł tytuł, no po prostu, nie wiem, dlatego pewnie jest aż taka cisza i wątpię, żeby ktoś to wziął, bo niestety. No dobrze, to teraz trochę lepiej, czyli Emerge. Emerge. Nie wiem właściwie jak to się... A bo wygraliście i my też graliśmy. Tak. Które to było? To takie dużo... Budujesz wyspy, takie darwinowskie. To najpierw pakujesz tam kraba. Po prostu to co przegrałeś. No? Kraba, później pingwina, później... Tak, bardzo fajnie, okay. Bardzo ładna gra. Tylko, że jest bardzo... No to dawaj. Bardzo długa plansza i bardzo stołożerna. No, stołożerna strasznie. Jest fajny motyw tego, że mamy chyba 6 akcji, bo jest... Każda akcja jest przypisana do jakiejś wartości kostki. Na początku sobie kulamy sobie kostkami, przypisujemy sobie kostki wartościami w sumie.
I co rundę możemy sobie dołożyć jeden kafel, który nam zmienia wartość do danej akcji jakby. Czyli w pewnym momencie możemy mieć nawet do dwóch wartości przypisaną tą samą akcję, tylko wtedy tracimy inną akcję. Mhm. Ale zawsze co rundę dobieramy nowy kafel, nie? Musimy dobrać, czy tak, musimy... Tak, możemy też dobrać, albo przełożyć. Tak, i dodatkowo mamy tą zdolność jakąś, która z tego kafla, która nam pomaga, i przy okazji też nam się zmieniają te wartości. Co tak. jest bardzo fajnym twistem. No i też tam budujemy sobie wyspę w taki sposób, że musimy mieć drzewo. Jak mamy drzewo, to mamy raka, kraba. I jak mamy kraba, to możemy mieć żółwia, jak mamy żółwia, to mamy fokę. Tak. I fajnie. I możemy jeszcze jedno drzewo to wrzucić. I chyba możemy mieć trzy drzewa i potem przylatuje ptak i ziarno na nodze i się rośnie trzy. Bo punktujemy za te wszystkie stwory plus drzewa. Tak. I też jeszcze... wielkość naszej wyspy. Tak, mamy Im większa trzy wyspa, poziomy. Tym mnożnikiem jest. Przydatkowo mamy jakieś tam takie żetony dodatkowych akcji, które nam tam pomagają. Tak. Znaczy jest tam trochę kombinacji. Fajnie wygląda, bo jednak te wyspy, które kładziemy jedną na drugą, to co prawda są tylko żetony, ale już daje ten taki efekt 3D. A do tego mamy właśnie te mepelki tych zwierzaków, tych drzew i to jest super. Z tymi kafelkami, no to też, bo przypisujemy kostkę do akcji na przykład sadzenia drzewa, czy do akcji zdobycia kraba, ale krab tam powiedzmy, nie wiem, jest pod dwójką czy pod trójką, no nie pamiętam, i potrzebujemy mieć dwie kostki o tej wartości, żeby móc je aktywować, żeby móc wystawić tego kraba. No ale jeśli na początku chcemy iść szybko w te kraby, bo musimy te zwierzaki jakby stopniowo na tą wyspę sprowadzać, no to możemy dobrać sobie właśnie kafelek, to co Wojtek mówił, drugi z krabem i mieć kraba i pod jedynką, i pod dwójką, czy na przykład z trójką. Ale same te kafelki, same w sobie, też dają jakieś dodatkowe efekty, dzięki którym możemy tam zamieniać kostki, przerzucać, kombinować, więc ten silniczek się napędza, mamy dużą kontrolę nad tym, co robimy, no i jakie dodatkowe akcje, modyfikacje na tych kościach tam wchodzą, później w ogóle dochodzą nam dodatkowe jeszcze kości do rzucenia, no jest tego sporo. Chociaż mam trochę wrażenie, że to jest taka gra, że no... Jakby, tak, no jakby ścieżka jest ustalona, ta tam... Nie ma, no to jest trochę jak z Footprintsem, no, zagrasz to 2-3 razy i... Tak, czyli tam nie ma musisz iść w kółko dużej regrywalności, żeby masz cały czas to tak, samo. Tak, no niby możesz te opcje inaczej postawić, ale ścieżka jakby rozwoju, wszystko no jest jakby jeden. No, każdy stara się zrobić te wyspy, potrójną wyspę, postawić jak najwięcej mepelków i robisz to na jednej, na drugiej, na trzeciej, na czwartej, pyk. Koniec gry. Zaczynasz rozgrywkę i znowu ustawiasz, znowu ten, no, jest taka, wydaje mi się, mega powtarzalna. Tak, plus takie, że jest dużo tych kości, nie? Tam kulamy sobie. Tak, no ładnie to wygląda i fajnie chodzi, także gierka super, ale żeby jakiś taki mega hit z tego wyszedł, to chyba nie. No dobra, kolejny, 14 tytuł. To Bamboo Bash. Czyli wariacja na temat gry, która w Polsce była wydana przez Cuba, czyli Wióry lecą. Tam mieliśmy taki... graliście? No, no, taki toporek. I część, no, się, tak, i takie się jakby części drzewa. Trzeba było pukać, żeby odpadała tylko kora. Za to dostawaliśmy punkty. Gorzej, jak tam całe te drzewko się zawaliło. Tu mamy podobnie. Tak naprawdę mamy bambusa. Na górze dodali po prostu pandę. Walimy, ale już taką fajną, ciężkawą łapką, po to, żeby te kawałki bambusa spadały, to ta cała wieża, bo to są z części, zaczyna coraz bardziej być poprzestawiana, no a nie możemy doprowadzić do tego, że to się zawali i ta panda po prostu spadnie. Nie wiem, czy chyba, to też więc... chyba było tak, że przychodziliście koło tego, nie? Tak po prostu chcieliśmy sobie puknąć i się okazało, że kurde, fajne to, nie? Tak, ale wygraliśmy w domu, już nie było takie fajne. Gdzieś jakoś się nie podobało? Nie, bo takie... Na początku źle ustawiliśmy to, Zosia została połowa i spadła na dół. No bo tam musisz tak. na później, tam po 45 po stopni. Po trzecim, czwartym rzucie już wszystko leżało. No bo tak, bo jak dzieciaki nie mają, wiesz, wyczucia, walnie cię od spodu, no to... No nic, no w każdym razie ja... Mi się tam podobały Wióry lecą, fajna zręczność. Mi się nie podobały Wióry lecą. To jest fajnie wykonane, fajniejszy... Dobrze. Czyli jak widzicie, to taka sinusoida w tym filmiku. Fajne tytuły, trochę słabsze, fajne, trochę słabsze, ale to tak jakby losowo wpisywałem, nie wiem czemu tak wychodzi. I kolejny tytuł... No cholera... Cia, nie chcę powiedzieć, że słabszy czy lepszy,
Dla mnie słabszy fork. Fork. No. Dla mnie fajne. To jest taki też trick taking, w którym mamy dodatkowo łańcuch. Jak się mówi? Pokarmowy. Mamy łańcuch pokarmowy, w którym mamy lisa, sowę, królika i jarmusz. Jarmusz. Mało popularny, nie? Tak, mało popularny jest jarmusz. Lubię. Zagrywamy sobie karty. Moja świnka morska też lubiła. Dlatego już jej nie ma. Dobrze, karty. No, dobrze się karty. Jakby, wiesz, na tym... Tak, zagrywamy sobie karty zakryte po kolei, chyba że to jest jarmusz, to odkrytą. I punktujemy je potem od najwyższej wartości. Czyli jeśli zagramy lisa, to możemy zjeść sobie królika albo sowę i ten zjedzony królik bądź sowa są naszymi punktami. Mhm. Jeśli zagraliśmy sowę, jeśli nie zjadł jej lis wcześniej, no to możemy zjeść wtedy królika i wtedy królik jest naszymi punktami. Jeśli mamy królika, możemy zjeść jarmusz i jarmusz jest naszym punktem. A jeśli nie zjemy nikogo? Jeśli nie zjemy nikogo, to właśnie umieramy z głodu, ale jeśli jesteśmy jarmurzem, to po prostu przeżywamy i też jest to naszym punktem. Jesteśmy jarmurzem, to przeżywamy. Nie, mi się podoba. Więc najlepiej być jarmurzem. Też tam jest taki klasyczny motyw kolorów, nie? Że gramy tam sobie albo kolor tam czerwony, czy tam jakieś góry. Tak, no tak typowo. Mi się podoba motyw graficzny. Ładny. Fajna mała karcianka. Była na liście mojej i zagraliśmy z Wojtkiem. Nie? Tak, zagraliśmy i... No, też przez przypadek, bo tak. Gościu usłyszał, że po polsku gadamy. Dobra, a jak to mi się podoba? Gościu był z Grudziądza. Nie wiem, myśmy zagrali dwie rundy tam, nie? Bo nie graliśmy całej gry. No. Nie? To nie wiem. Taka spoko gierka. Taka spoko, losowa, rzucasz paszę. Tak. Nie, no było dużo gorsze. No jakieś tam, wiesz, sensowne połączenia są, nie? No nie można powiedzieć, że tam bez sensu coś się no tak. Bo jarmuż nie zjada lisa i tak. No to jest bardzo sensowne. Bo każdy ma jednego lisa tylko, bo lis to jest taki joker, bo jest dzika karta, nie? Ona jest każdego koloru. No dobra, no to jest taka... A i lis z lisem się same gonią i uciekają. Tak, właśnie najgorzej jest to, jak ktoś ma jednego lisa i trzy osoby zagrają lisa, nie? A trzecia osoba zagra czwarta sowa. Sowa i sowa i tak umiera, więc... Ależ emocje! Emocje jak w kolejnej grze, tak, całkiem fajnie. W której to lecimy w kosmos, budujemy swoje bazy, a zowie się ona... Humanity. No proszę, kolega nie wiedział. Oddaję go z panem numerem jeden. Humanity. To gierka, w której budujemy bazy w kosmosie. I dodajmy, że któraś godzina może, nie? Jak tak, że my to bardzo późno nagrywamy, dlatego tu wszyscy zasypiają. Mi zegarek, proszę spać. 14. No. Ten. No, gra, w której mamy takie fajne mechaniki koła. Dobieramy jak jedną rzecz, to sobie przesuwamy koło na drugą stronę. Prawda? To się wytłumaczyło. No dobra, w każdym razie już taki powiedzmy bardziej Eurasek do kombinowania, gdzie będziemy sobie mieli własną bazę, będziemy mieli kafle. W moim mieszkaniu. I tak graliście beze mnie, tak? I mamy naszych astronautów, którzy są naszymi robotnikami. Mamy takie punkty pracy przypisane do każdego z astronautów, może mieć od 2 do 4 takich punktów. No i aktywując tego astronautę, możemy kafle produkcji sobie obracać. I to jest i fajne, i niefajne. Niefajne, bo jak mamy ich pełno, no to już nam zaczyna się to rozsypywać, co chwilę poprawiamy. No ale fajny sam pomysł, że jakby nie zbieramy surowców, nie zbieramy tam kryształków, kosteczek, dupereli, tylko po prostu przekręcamy sobie te kafle. One mają oczywiście swój limit, no i później też je przekręcamy, bo ten zasoby wydajemy. Dzięki czemu zaoszczędzili na tych wszystkich małych duperkach, jak mówiłem, i mogli zrobić na bogato, bo mamy figurki tych astronautów. No i mamy właśnie to, co Tomek mówił, te kółeczko, to taki rondelik na środku. Gdzie będziemy wysyłać astronautów po to, żeby zdobywali nowe kafle do bazy, albo żeby zdobywali tak zwane eksperymenty, na którymi będziemy sobie pracować, takie powiedzmy laboratoria, które sobie tam możemy połączyć, bo mamy część lewą, prawą i środkową. No i na bazie tego dostajemy różne bonusy, punkciki na koniec. No i fajne jest to, że mamy karty właśnie zadań, którą jak spełnimy, to bierzemy do siebie, ale ona jest cały czas widoczna, bo jeśli ktoś nas przebije w tym zadaniu,
no to on tę kartę bierze do siebie. Od razu dostaje tam punkciory, no ale też kto na końcu ją trzyma, też te punkty dostanie. No i teraz będziemy wokół tego koła ustawiać tych naszych astronautów, brać te kafle. Następnie zawsze z oznaczonych pól z X-em te kafle spadną, a całą resztę przesuwamy do końca. No i wreszcie jest tam takie ustrojstwo na tym kółku, gdzie przesuwamy do tego ostatniego kafelka, uzupełniamy. I jeśli to ustrojstwo przejechało przy naszych astronautach, to oni do nas wracają. Jeśli nie, to zostają tam. I trzeba dobrze planować, no bo możemy niestety się zblokować, po prostu przyblokować sobie naszych astronautów i ograniczyć sobie liczbę akcji na następną rundę. Mało tego, ci, którzy do nas wrócą, musimy ich odpowiednio ustawić na planszy, bo jeśli wyślemy ich po nowy kafelek, to on pojawi się w miejscu, gdzie ten astronauta stał. A tam często musimy te kafle ustawić odpowiednio w linii kolorem, w pionie, w poziomie, na ukos i tak dalej. No i to jest taka gierka, która znowuż, jak już parę tu wspomnianych, w teorii powinna działać fajnie, wygląda fajnie, ale gra się w to. Ja nie grałem. Gra się w to, albo się nie gra. I jakby brakuje tej takiej iskry. Jasne, usiądę, zagram, ale jeśli będzie... Bambubasz obok, to chyba pójdę do Bambubasz. No nie, no trochę przesadziłem, ale no po prostu brakuje czegoś, takiej większej iskry, a gra jest wydana naprawdę rewelacyjnie, ty jak na podstawowe, nie? Pudełeczka, wszystko. Mało tego, instrukcja jest w takiej twardej oprawie, ala album, no przedstawia się super. To jest fajne, ale... jakieś takie, jest coś nowego w tej grze, ale nic takiego, co robi aż taki wow, wow, wow. No tylko tak, to, że są podstawki, się wkłada ten żetonik w figurkę. Nie, no jest tam parę fajnych rozwiązań, ale no, no nie jest to po prostu rewelacja. Od po prostu spoko gra, jak dla mnie przynajmniej. Natomiast następny tytuł, no to jest killer targów. Spojrzeń. Killer targów, bo każdy się boi, nie? Kogo wyznaczę i kto ma mi powiedzieć, co to za tytuł. No, jedno z najlepszych gier targów to... Killer targów?